my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Witam was kochani bardzo serdecznie, z tej strony Komandor Shepard i witam w kolejnym odcinku Sentymentalnie przez gry. A w dniu dzisiejszym zajmiemy się serią Mass Effect od BioWare. Zapraszam serdecznie na materiał. I niech nie zwiedzie was mój gumowy rej, bo to jest efekt masy! Na wstępie chciałem przeprosić za brak standardowego takiego intra wstępniaka mojego autorstwa do Sentymentalnie przez gry. Stało się tak z dwóch powodów. Takowy stworzyłem kiedyś w odniesieniu do zakupu mojego standardowego chorego odbioru gry. Chodziło o Mass Effect 3. Jej zmodyfikowaną formę znajdziecie na samym końcu dzisiejszego materiału. A po zobaczeniu właśnie tego intra krótkiego nie mogłem nie wmontować go w strukturę właśnie dzisiejszego odcinka o tej serii. Po prostu przypomniał mi, jaka cudowna i wzruszająca jest to przygoda. Kochani, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj w Sentymentalnie przez gry seria, która powinna się pojawić już dawno temu. Myślę, że zaraz po serii gier Fallout, ale chciałem poczekać na trzecią część i wydać taką oficjalną opinię, swoje stanowisko w tej sprawie. I powiem wam uczciwie tak, że doskonale na pewno wiecie, czym jest dla mnie seria Fallout. Zaraz po niej właśnie jest seria gier Mass Effect, które pojawiały się od BioWare dokładnie co 2 lata. Pierwsza część rok 2008. Druga część rok 2010 i trzecia część tegoroczna 2012. Kochani, można by gadać oczywiście godzinami, doskonale wiecie, co to są za gry i zdążyłem już wybadać, wysądować, że tak samo dla mnie, również dla was wiele znaczą właśnie te części przygód komandora Sheparda z Normandii. Jak można byłoby w kilku słowach opisać całą tą serię? Na pewno rozmach, epickość, poświęcenie, poczucie misji, decyzje, wybory moralne, konsekwencje, nierzadko towarzyszące wzruszenie. Fantastyczna propozycja całkowicie nowego uniwersum w opozycji do tych, które są nam doskonale znane, czy to Star Trek, czy Gwiezdne Wojny, czy chociażby StarCraft. Nie ukrywam, że właśnie uniwersum Mass Effecta jest mojemu sercu najbliższe z całego wachlarza powodów. Słuchajcie, jako że sentymentalnie, nie będziemy tutaj specjalnie zagłębiać się w fabułę, tylko będę pokrótce opowiadał, co najbardziej zapamiętałem, jeśli chodzi o konkretne części. Kochani, Mass Effect z 2008 roku. Wcześniej wyszła wersja na konsole, potem na komputery właśnie osobiste. Żniwiarze, Saren i moi ukochani, ulubieni towarzysze, którzy wtórowali mi przy każdej możliwej okazji. Mam tu na myśli wulgarnego, hardego, hardkorowego kroganina Wrexa, jak i opanowanego, precyzyjnego z misją i poświęceniem właśnie Garusa. Statek Normandia, forma naszej bardzo klimatycznej bazy wypadowej, przywodzącej z kolei na myśl Ebon Hawka z Star Warsów Knights of the Old Republic 1-2. Tu znów pojawia się element polonizacji. Każda gra, powiedzmy, była polonizowana, bodajże od trójki, mówię tutaj o dubbingu. Magdalena Różdżka, Marcin Dorociński, tak najbardziej właśnie spodobał mi się Wrex, zapytany właśnie, co uważa o sytuacji, jak mu się generalnie podoba, i tak zajebista kurwa łajba Shepard. To był
Generalnie całe uniwersum Mass Effecta to nie była kwestia łatwości, lekkości identyfikacji gracza ze sterowanym bohaterem jako Shepardem, obojętnie tutaj o jakiej płci. Magią tutaj byli właśnie wspomnieni towarzysze, do których zaraz sobie przejdziemy. I to oni budowali tą więź gracz-gra, odbiorca właśnie jakiś twór pokroju gry komputerowej. Słuchajcie, część druga, chyba, powiem wam szczerze, moja akurat ulubiona. Kolektorzy, w tym momencie zbieramy ekipę. Z naciskiem na z kolei znów nowe, moje ulubione postacie. Na pierwszym miejscu enigmatyczny zabójca Tane, z którym identyfikowałem się pod kątem też pewnego choróbska, tak ogólnie rzecz ujmując. Następnie Jack, BioWare, błagam, więcej tego typu postaci o takim portrecie psychologicznym na przyszłość. Człowiek, zagadka. Taki troszeczkę oklepany motyw, ale on mi się zawsze strasznie podobał, że udajemy się na różne planety w celu pozyskania jakiegoś konkretnego sojusznika, który mógłby nam pomóc w konkretnej misji na konkretnym jej etapie. Fantastycznie tutaj to wszystko zostało opowiedziane z jednoczesnym naciskiem i dbałością o szczegóły aranżacji konkretnych planet, stylu bycia, pewnej ideologii. Taki bardzo fajny aspekt, powiedzmy, kulturoznawczy, to na pewno. Bardzo fajny dodatek, jeden z lepszych DLC ze wszystkich części, Shadow Broker. Co jeszcze mi się kojarzy właśnie z tą częścią? To, że dawno nie wzruszył mnie zwiastun właśnie do dwójki, gdzie z automatu poczułem, że chyba będę uczestniczył w czymś mocnym. Chyba poznam zajebistych ludzi, zajebiste postacie, zajebiste, ukochane NPC-ty, które będę post factum po grze częściej wspominał niż samego Sheparda i jego historię. Dobra, przejdźmy sobie do części trzeciej. Tutaj nowy aspekt, obrona Ziemi. Tak jak w drugiej części mieliśmy kwestię pozyskiwania agentów, tak tutaj musieliśmy po prostu kołować, organizować sobie sojusze na różnej drodze. Bardzo mocny element śmierci członków naszej ekipy. To znów przeżyłem strasznie. Ginie ten, ginie ten. I powiedzmy, nie można grać w dwójkę, nie znając jedynki, w trójkę, nie znając jedynki, dwójki, w dwójkę, nie znając jedynki i tak dalej. Znaczy, można, ale nie poczujemy właśnie piękna tej serii, gdzie przez te lata 2008, 2010, teraz 2012 znamy te osoby, znamy te historie, znamy wybory, kwestie prywatne, różne, rodzinne aspekty i nagle ta postać ginie, to mamy wrażenie, jakby ktoś z członków naszej drużyny tak troszeczkę w sumie pseudo zginął. Tutaj ten poziom immersji, poziom interaktywności, interakcji, identyfikacji jest nieprawdopodobnie silny, sugestywny, namiętny i to nie tylko w odniesieniu do różnych romansów. Właśnie skoro jesteśmy przy romansach, Perla podobna do Mirandy, moja była z kolei podobna do Jack. Tego typu elementy naleciałości, kogo wybrać, co tego, bardzo fajne motywy. Czy kontrowersyjne zakończenia gry, które sprowokowały całe community graczy, miłośników uniwersum Mass Effect do tego, by je zmodyfikować, by je zmienić, by zaproponować coś innego. Już nie chodzi o to, czy były one dobre, złe, co i jak. Chodzi o sam ten aspekt potrzeby, chęci zmiany, co jest dowodem ogromnej miłości właśnie fanów do tej serii. Również dobitnym tego dowodem była cała idea indoktrynacji Sheparda. Jednak przejdźmy sobie teraz do konkretnych części, aspektów rozgrywki całej serii, rozkładając je troszeczkę właśnie na czynniki pierwsze. Aspekt naszego protagonisty, naszego bohatera właśnie Sheparda i
wpływ na jego wygląd, na jego aparycję decyzji. Decyzji wyborów moralnych owocujących zdobywaniem kolejno albo punktów idealisty, albo punktów renegata. Bardzo sympatyczny smaczek przywołujący troszeczkę na myśl pamiętną serię Fable. Następnie to, co wspomniałem, rola towarzyszy. Nie przypominam sobie innej takiej gry, która fundowałaby mi właśnie taki poziom wczucia, komunikacji, porozumienia ze swoimi towarzyszami, gdzie naprawdę przejmowałem się ich losem. Chciałem im naprawdę pomóc. Myślałem o nich po grze. I nie mówię tutaj tylko o kwestiach współpracy na polu bitwy, uzupełnianiu się w brakach, jeśli chodzi o umiejętności, ale właśnie ten aspekt społeczny, ten aspekt prywatny, rozmów za kuluarami, czy normalnego systemu wykonywania misji w myśl typowej, prostej fabularki. To były takie osoby, takie postacie, tacy towarzysze, których ponadprogramowo chciało się dodatkowo poznać, wdając się właśnie w przeróżne dialogi. Przypominam sobie taką chociażby, tak na szybko, sytuację z pierwszego Mass Effecta, gdy poznajemy Wrexa. On ma zlecenie na jakiegoś tam patałacha, my wcześniej do niego trafiamy, przepytujemy go i nagle je! Wrex odpala ze strzelby, wyraz twarzy Sheparda na Wrexa, chłodny, cyniczny, wyrachowany tembr głosu właśnie Wrexa informujący naszego Sheparda, że zlecenie to zlecenie i musiał go dokończyć. Już w tym momencie pokochałem tą postać i brałem ją absolutnie wszędzie, gdzie się dało. Garus, poczucie, motyw prawdziwej przyjaźni, wsparcia. Tak jak Wrex nie był tak do końca, powiedzmy, opanowany, delikatne ADHD, tak tutaj Garus mogliśmy po prostu na nim polegać. O tej nie wspomniałem. Project Zero, w sensie Jack, niesamowita, zapierająca dech w piersiach przeszłość, mrożąca krew w żyłach nawet, rzekłbym. Co owocowało exploringiem, koniecznością zwiedzania różnych ponurych miejsc, laboratoria, różne stacje badawcze. Mógłbym wymieniać. Przejdźmy sobie dalej. System rozwoju postaci. Tutaj bywało różnie. Najbardziej chyba mi się właśnie część pierwsza pod tym kątem podobała, bo była najbardziej rozbudowana. Generalnie system rozwoju postaci to była dosyć taka kontrowersyjna kwestia, która troszeczkę tak ewoluowała do tyłu, jeśli chodzi o części, czyli coraz bardziej jakby właśnie z tej syndromu upgrade, RPGowości została okrajana, kastrowana kolejna część. Ja byłem tym faktem strasznie przerażony, ale powiem, że do końca summa summarum to grze nie wyszło na złe. Nie dokuczało, nie koliło to w oko. Tym bardziej, że jako ekwiwalent, pewien substytut, mieliśmy motyw rozwoju generalnie statku, naszych broni, naszych umiejętności. Coś niesamowitego, prawie seria idealna przez wzgląd na wielowątkowość fabuły, syndrom upgrade, towarzyszy, grafikę, muzykę, efekty dźwiękowe. Zaraz sobie do tego przejdziemy, to jest strasznie trudna seria, żeby ją tak ująć w krótkim materiale. Ale okej, spokojnie, jedziemy dalej. Exploring Galactica, pojazd Mako z pierwszej części, którego brakowało w następnych, to jest to, co ubóstwiam. Nie dosyć, że poznaję dane uniwersum, daną aranżację, świat przedstawiony gry bardziej, co to sprawia zwyczajny fan. Taka miła świadomość, że mamy teren ogarnięty na przykład w 100%. Tu już wszystko odkryte, tu przebadane, tu powiedzmy odblokowane. Coś pysznego i niesamowitego. Systemy, mechanizmy tego exploringu, badania, pozyskiwania surowców i tak dalej zmieniały się z części na część. Czy mi to przeszkadzało? Niekoniecznie. Muzyka i efekty dźwiękowe. Jeśli chodzi o efekty dźwiękowe, bardzo sugestywne, przekonujące efekty dźwiękowe towarzyszące wybuchom.
wystrzałom, przeładowaniom, efektom dźwiękowym, jakby jeśli chodzi właśnie o przeciwników. Naprawdę można było się przestraszyć. Z kolei czuliśmy, czym dysponujemy na polu walki. Muzyka z kolei była przepięknym tłem do opowiadanej historii. Podkręcała klimat, enigmatyczność, plastyczność, artyzm wielu, wielu sytuacji, czy to tych wchodzących w skład dialogów, czy podczas ogólnie wykonywania konkretnych misji. Masa przeróżnych, mniejszych bądź większych smaczków pokroju kajuty Sheparda. Tak jak w Trójce mogliśmy z poprzednich części właśnie odsłuchać wcześniej wspomnianą fantastyczną muzykę. Dyskoteka na Cytadeli, motyw tańca. Pierdoły, tak, ale ja zawsze zwracam na to uwagę, bo to niesamowicie wpływa na zwykłe polubienie samej gry. Motyw wiadomości, maili, któraż chciało się czytać, gdy komuś pomogliśmy, ktoś coś o nas chciał, gdy byliśmy informowani o jakimś możliwym do wykupieniu, odblokowaniu, ulepszeniu. Tego typu pierdoły, ale właśnie masa tego typu elementów zawieszonych na kręgosłupie, jakim właśnie była fabuła, ta epickość, rozmach, dawało niesamowicie strawną całość, owocującą magią i miłością na lata do tej serii. I zakończmy sobie na ostatnim elemencie, czyli na lokacjach. Na lokacjach, które aż chciałoby się zwiedzić w rzeczywistości, gdyby istniały naprawdę. Żeby nie szukać daleko, moje ulubione: Cytadela, Wirmir, Ilium, Tuszanka. Coś niesamowitego. Bardzo fajnie zaaranżowane rasy, cała botanika, flora, fauna, układ planet. Wszystko zbudowane od początku i naprawdę trzymam kciuki za rozwój tego uniwersum. Jestem jego ogromnym fanem, a serii Mass Effect przeogromnym miłośnikiem. Gra, seria prawie idealna. Prawie na równi z moją kochaną serią gier Fallout. Nieprawdopodobna fabuła, narracja, opowieść, w której naprawdę czujemy się, że odgrywamy jakąś rolę po drodze, poznając fantastyczne, przekonujące, urzekające, intrygujące osoby, których charaktery będziemy pamiętać, kojarzyć i mile wspominać do końca życia. Bardzo efektowny, sympatyczny, dynamiczny, bogaty w przeróżne klasy postaci i umiejętności system walki. Moje ulubione zwolnione tempo, strzały z granatnika. No, mógłbym tutaj naprawdę pitolić 5 godzin. Do tego jako fenomenalne uzupełnienie szeroko rozumiany exploring i całkowite wypełnienie szata audio-wizualna, która nie każdemu musiała się podobać. I uważam, że każdy element, każdy aspekt po prostu tej serii był równy. Czy był piękny, czy był cudowny, czy był słaby, czy był średni, czy są lepsze, nieważne. Był równy, był w swoim artystycznym zamierzeniu konsekwentny na każdym kroku. Kochani bohaterami dzisiejszego odcinka były wszystkie dotychczasowe części gier Mass Effect od BioWare. Kochani, to był ogromny zaszczyt móc pogadać z wami na temat tych części i wam je przedstawić. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. To był Patryk Rojorojewski i cholernie ważna dla niego seria gier. Omniki activated. Open the mind, we all one kind.